Witam Cię serdecznie na kanale Z Uśmiechem Przez Życie. Na początku przerabialiśmy karetkę na kampera. Teraz mamy nasz nowy projekt. Dzisiaj trafiłeś na vlog numer 2, czyli część druga. Jak nie oglądałeś pierwszej części, zapraszam do obejrzenia. Zakładka u góry, to bardziej Ci rozjaśni, o co tu chodzi. Miłego oglądania. Hej. Wszystko jest ładnie opisane, żeby trafić. I zrobimy też takie znaki do siebie, do osady. Musieliśmy się rozdzielić za nią, trochę odpocząć od siebie. Jajeczka są, śniadanko będzie. Dzisiaj zażyczyliśmy sobie kakao od rana. Kret nam wytyczył, gdzie wsadzimy pierwszą trawę. Zobaczcie, jaka fajna ziemia jest. I tak to będzie wyglądać. Są to trawy pampasowe. One się tutaj zarosną. Mniej więcej koło metra szerokości zrobiliśmy. A tam na końcu zrobimy jedną lub dwie choinki. Wsadzimy jakieś, któreś wykopiemy, bo mamy tutaj za gęsto. Tak to będzie wyglądać. I tak to będzie to odgradzać ten garaż, żeby nie był tak widoczny. No, łopata wkopana i działamy. Bam. Nie ma się co certolić. Wszystko posadzone. Zaraz uprzątniemy. Podlejemy i będzie rosło. Mały przerywnik. My kopiemy trawę. A oczywiście przyszły nasze sąsiadki się przywitać. Więc idziemy do nich. Lubię je. Dają nam mleko. Zobaczcie. Cześć. No cześć. No zobaczcie. Dawno się nie widzieliśmy, nie? I tak mamy codziennie. Zawsze przychodzą się przywitać. Jak mieliśmy pieska, to tym bardziej przychodziły. No chodź. No chodź. Raz moja żona zauważyła, że jedna krowa się cieli. Więc też małe cielątko żeśmy widzieli. No cześć. Pokażę Wam zagospodarowanie drugich traw. One mają inną odmianę. I tu chcę zrobić to w ten sposób. Ciach, ciach, ciach. To wszystko się rozrośnie, że to będzie jeden szpaler. I tu wtedy umieścimy prawdopodobnie wędzarnię. A tutaj ziemiankę. Spoko. Trochę czasu, będzie pięknie. Już się cieszę. Na początku jest ściernisko, potem będzie San Francisco. Dwa drinki, cyk, minut 5 i zrobione. Jest werwa, jest energia, jest pomysł, jest cel, działamy. To jak zarośnie, to będzie taki szpaler, że nie będzie tego w ogóle tutaj widać. No i plan jest tutaj, że powstanie plaża. Będzie super. Lecimy dalej. Dzisiaj już nie robimy żadnych robót, działamy z ogniskiem i chilloutujemy się. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy kolejny dzień. Idziemy teraz po muszyniankę i po jajeczka. Zobaczcie, jak jest ładnie. Siódma 7:30. Tutaj nikt nikogo nie pędzi, kury dopiero wstały, pieją, żeby nas obudzić, a ja idę do gospodarza, a przejdziemy tutaj przez pole. Aciak,
ładnie trawka wykoszona. To co niewykoszone, to widocznie nie jest dobre dla krówek. Słyszycie? Dlatego nazwaliśmy to osadą Puszczy Śpiew. A w lesie naprawdę jest... Dzisiaj pójdziemy do lasu, to nagram wam, jak ptaki śpiewają. Odbiór jest. Muszynianka nasza też jest. Jajeczka są. Śniadanko będzie. Dzisiaj zażyczyliśmy sobie kakao od rana. Ale piękna pogoda, dzisiaj będzie pięknie. Zobaczymy, co porobimy. Będziemy coś działać. Jak zwykle. Ja tu lubię 24 godziny być na świeżym powietrzu. Naprawdę mega. Przypomniało mi się o ziemniakach. Wczoraj wsadziłem. No i super. Są ziemniaczki. Nie na śniadanie, ale... Mega. Idę po sól. Włożyłem tylko 4, ale zaraz będziemy konsumować. Jest i sól. Do tego by się przydała jeszcze dzika. Uwielbiam dzikę. Spoko. Od rana trochę potasu, żeby nas skurcze nie brały. Wybraliśmy się na grzyby. Zobaczcie, jak to wszystko poryte przez dziki. Musieliśmy się rozdzielić za nią, trochę odpocząć od siebie. Ania chodzi w takim lesie tylko tam, dosyć daleko. A ja sobie dzisiaj pospaceruję tu po moim ulubionym zagajniku, jednym, drugim. Słyszycie? Jak nie nazwać to osadą Puszczy Śpiew? Pięknie tu jest. Lubię tu też przebywać w październiku. Nawet w listopadzie grzyby są. A ja sobie będę spacerować teraz. Żeby tak normalnych grzybów było, ile tych szujaków, to by nie było tej radości szukania, spacerowania i jedzenia. Może być. Pachnie. Idziemy zobaczyć, czy rosną nam te sowy, czy kanie. Ja ogólnie na tych grzybach się nie znam, ale zawsze bardzo lubię je jeść. Tylko jak ktoś mi je sprawdzi. Zobaczcie, czy to prawda, czy nie. Jak rozpoznać kanie? Raz, że pachnie, to faktycznie pachnie. Ten pierścień musi być tutaj ruchomy, czyli tak jest. No i co? Jedna z rzeczy ważniejszych też, co odróżnia kanie od tego muchomora sromotnikowego. W środku, no zaraz zobaczymy. W środku powinna być rurka pusta. No i też tak jest. Ogólnie. Czyli jest tak, ale pachnie. Kotleciki super. Tych grzybów ogólnie. Tutaj mieliśmy kiedyś taką plantację całą. Tutaj mnóstwo rosło. Zobaczcie.
pachnie jak bułeczki. Powiedzcie, czy są to kanie, czy tam sowy, jak je rozpoznajecie. Ja ich nie będę jadł, bo nie jestem do końca pewny, ale raczej są to kanie, bo to one tutaj zawsze rosną. W tym roku ich dużo nie ma. No i tak wygląda nasza działka z tej strony. Te brzozy ogólnie mają 7 lat i tak takie duże są, tak urosły mocno. Były to takie malutkie, cieniutkie witeczki. One poszły najszybciej. A tu taki fajny teren. Tam będzie właśnie stała ta bala i sauna z widokiem właśnie tutaj na te drzewa. Myślę, że wszystko nam się uda zrobić. Jak podoba wam się pomysł, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. No i dobijmy w końcu do 1000 subskrypcji. Jak ci się podobają nasze vlogi? Jak oglądasz? Da nam to większego kopa do montażu tych filmów, bo naprawdę dużo czasu się spędza. A ja teraz na piwko idę, a potem pójdziemy nad jezioro. Grzybów nazbieraliśmy tak na 2 obiady, więc za dużo ich nie ma. Ja sobie zdegustuję teraz piwko, a potem zapraszam was nad jezioro. Jeszcze raz pokażę wam, jaki mam plan, żeby urozmaicić tutaj wasz pobyt, jak będziecie przyjeżdżać. Tak jak mówiłem, sosik na obiad jest i mizeria. Nowa dostawa. Sąsiadka zadzwoniła, że uzbierała nam grzyby. Zobaczcie. A to też są same prawdziwki. A tu czarne łebki. No i co? Przyjedziecie, zagadacie, grzyby wam doniosą. Jest suszarnia. Są i grzyby. Będziemy czyścić i obierać. To znaczy Ania będzie to robić. Zobaczcie, to są skrawki. Nie wiem, czy to coś daje, ale mieliśmy grzyby. Zawsze takie skrawki wyrzucam tutaj i mi się wydaje, że może grzybnia się robi przez to. Dajcie znać, czy faktycznie tak jest, czy po prostu to jest tylko mój wymysł. Ostatnio, jak widzieliście na poprzednim vlogu, albo nie wiem, czy pokazałem, znalazłem prawdziwka. Pokażę go w razie co. I tak sobie po prostu sypię w mój prywatny las. Fajnie. Mamy ładną pogodę, mamy październik. Popołudnie trochę pochilloutowaliśmy. Idziemy teraz nad jezioro i opowiem wam, co tam dla was szykuję, co tu będzie można robić, jak przyjedziecie do nas. Idziemy sobie w kierunku jeziora i tu chciałbym wam pokazać. Ten las jest taki typowo jagodowy. W ogóle w tamtą stronę te lasy przeważnie tutaj są jagodowe. I taka anegdotka. 12 lat temu, jak kupiliśmy tutaj działkę, jak nazbieraliśmy jagód, to moja żona powiedziała, zjadłaby sobie pierogi. I nie mieliśmy wałka do ciasta, tak? No, zrobiliśmy go z butelki i pierogi były, więc puszcza nas wyżywia tutaj. Jak nie jagody, to ryby. Jak nie ryby, to grzyby. I moja żona znalazła prawdziwka. No. Więc warto tutaj przyjechać, a my idziemy w kierunku jeziora. Takim szybkim tempem to jest 12 minut w tym kierunku, a w tamtym kierunku, gdzie byliśmy na plaży, na tym pomoście, gdzie jechaliśmy rowerami ze sklepu, to jest tak 3 km. W planach też są, żebyśmy tutaj mieli jakieś 4 rowery, z których będziecie mogli sobie korzystać. Naprawdę można tą puszczę zjechać. Jezioro, jakby objechać rowerem, to jest 12 km. No, można się tu pogubić ogólnie, więc warto mieć telefon przy sobie, GPS-a jakiegoś nastawić sobie w razie co do punktu zwrotnego. My już żeśmy się kiedyś parę razy pogubili, bo gdzieś wycinali po prostu puszczę. No i żeśmy stracili punkty takie, można powiedzieć, centralne, gdzie nas to zmyliło. W sumie ogólnie tej puszczy aż też tak daleko nie znamy, a naprawdę jest ogromna. No, więc idziemy dalej. Zobaczcie, jaki fajny teren. Tu mi się zawsze to podobało.
tym błotku dziki zawsze brodzą. No i nasz piesek też czasami tu brodził. Potem właśnie po to, żeby się kąpać w jeziorze. Najpierw się ubrudziła, a potem wiedziała przynajmniej, że będzie wykąpana. Kiedyś jechaliśmy wkoło jeziora, jechaliśmy tamtędy właśnie i musieliśmy przechodzić tam przez różne kładki. Taki teren różny, różnisty, bagnisty, ale spoko. Idzie to objechać. No i dotarliśmy. Tutaj jest taki zjazd do łódki. Więc pomysł jest taki, już tak rozmawiałem wcześniej z sąsiadem, że może zrobimy taki wspólny pomost i będziecie mogli korzystać też, jak będziecie przyjeżdżać w sezonie, na przykład wypożyczyć sobie kajaki. Kiedyś tutaj przechodziliśmy, tu była kładka, a teraz niestety nie ma. I tam zawsze łowiliśmy ryby. Dla wędkarzy Eldorado to może tutaj nie jest. Jest dużo ryb, płotek, ale wszystkie małe egzemplarze. I ogólnie krąpie, leszcze. Już wam pokażę co jak. Jest też taka opcja, że z tamtej strony, właśnie tam pokazywaliśmy, jak byliśmy rowerami z tego sklepu, tam jest pomost. Po lewej stronie też jest plaża taka większa, przyszykowane są siedziska, stoły. Po drugiej stronie w ogóle są stanowiska wędkarskie, tam też można sobie korzystać. Można objechać to jezioro rowerem albo samochodem. No i tak tutaj mamy zachód słońca. Pięknie. Woda ogólnie może nie jest tak super przejrzysta. Mamy październik, chociaż jest. Z ciekawostek, akurat w tym miejscu kiedyś łowiłem ryby. No i mam branie. Wyciągam tą wędkę i ciągnę żyłkę, a tam uczepiony był rak. Więc coś o tym świadczy. Jak raki są, to znaczy, że chemicznie jest wszystko w miarę ok. Jest cisza. Jedynie co wam może przeszkadzać, to śpiew ptaków i kaczki. Spacerujemy teraz wzdłuż jeziora. No, idziemy w kierunku tamtej plaży, ale będziemy skręcać wcześniej. Jest gdzie tu chodzić, gdzie spacerować, jak lubicie. Zobaczcie jakie widoki. Super. Pokażę wam jakieś miejscówki wędkarskie. Pamiętam, że tu były kiedyś pomosty, więc zejdziemy, pokażę wam. Ciężko znaleźć te miejscówki różne. Bo ciągle coś się tu zmienia, ciągle zarasta. Miejscówek takich na dziko jest wiele, ale też są takie pomosty. O, widzicie, gałęzie. Są takie pomosty na przykład gotowe dla wędkarzy. Kiedyś taki jeden pomost żeśmy troszeczkę też podreperowywali. I tu pisze ogólnie, że to jest dla PZW. Jezioro jest troszeczkę w kształcie takiej nerki i tam daleko, właśnie od tej plaży, co my nazywamy to plażą harcerską, bo tam stacjonowały harcerze kiedyś do tego naszego cypla i potem tam dalej. Ogólnie kiedyś przepłynąłem naszym pontonem, to na GPS-ie wskazało mi 3 km. Więc sporo ogólnie, fajnie, można sobie tutaj posiedzieć. Zobaczcie, mamy 17.30 październik i taka pogoda. Więc można tu przyjeżdżać o każdej porze roku. Jest pięknie i nas wszystko ciągle zaskakuje, bo ciągle po prostu się zmienia. Odkrywamy to miejsce jakby na nowo. Jak poruszacie się głównymi drogami, to wszystkie szlaki są opisane numerami. Czyli tam idziemy 13, czy innym numerem.
więc ogólnie pogubić się nie idzie. To jest taka główna droga do jeziora, tam do tej harcerskiej plaży, a tutaj idziemy już w kierunku naszego domku. W. Ciekawe, co to znaczy. W. Chyba woda. Chyba jezioro. Co? Nie wiem. Jak wiecie, co to oznacza, napiszcie w komentarzu. A tutaj mamy numer w kierunku naszego domu. Wszystko jest ładnie opisane, żeby trafić. I zrobimy też takie znaki do siebie, do osady. Od sąsiada przetargałem nowy pieniek do rąbania drzewa. Ten mój się przełupał. A tu mam taki mały składzik jeszcze starego drzewa. Później będziemy to wszystko, jak już się dowiedziałem, kupować drzewo, to będę układać tutaj, posprzątam tutaj sobie. To jest ta poprzednia toaleta, co przez zimę nam rozsadziło ją. Podsunę ci tu gdzieś vlogi z poprzednich właśnie tutaj wyjazdów do naszej puszczy. No zobaczysz może coś innego niż na tym vlogu. Już wkrótce to miejsce może być też dla was. W opisie tutaj dam link do naszego Wantura, jak przerobiliśmy karetkę. Projekt był przerobić karetkę na kampera. Także projekt był też vanlife'owania. Wszystko się to spełniło. Jak masz ochotę obejrzeć nasze vlogi, to zapraszam. A co najważniejsze dla nas, jak wam się to podoba, zasubskrybujcie i będziemy wtedy cisnąć z lepszymi treściami vanlife'owymi. No i z tym miejscem, które tutaj mamy, będziemy tutaj robić wielki projekt. Uśmiechu wam życzę od rana. Trzymajcie się. Hej!